Dlaczego wysłałeś nasze zdjęcia mojemu mężowi? Nie będę ściemniał. Po prostu chciałam się zemścić. Ewa Malicka, mówi ci to coś? Nie bardzo. Tym gorzej. Tak nazywała się moja matka. Była alkoholiczką. Kiedy miałam 5 lat, trafiliśmy pod skrzydła kuratorki. Niejakiej Marzeny Paduch. Nadal nic? Coś kojarzę. Ale co to ma wspólnego z naszym romansem? Minęło 20 lat. A ja pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Przyjechała młoda, ambitna pani kurator. Razem z policją. I zabraliście mnie do domu dziecka. Płakałem, wierzgałem, mama też płakała. Nie chciała, żeby mnie oddać. Ale wy mieliście to wszystko gdzieś. Teraz coś zaczyna świtać? Tak. Kopnąłeś policjanta. Bo nie chciałam, żebyście rozdzielali mnie z matką. Wiedziałam, że z dala od niej nie czeka mnie nic dobrego. Dom dziecka, wredni wychowawcy, samotność. Zresztą jej życie też nie było bajką. Kompletnie się stoczyła. Kilka lat potem zapiła się na śmierć. To dlatego chciałeś zniszczyć mi życie? Uważasz, że to kiepski powód? Na studiach z psychologii dowiedziałam się, że można po nich zostać kuratorem sądowym. Wystarczy tylko zrobić aplikację. Plan sam zrodził mi się w głowie. Ty mnie nienawidzisz. Nawet nie wiesz, jak bardzo. To nie Witek schował ci akta. To nie on dorzucił ci amfetaminy do herbaty. To byłeś ty. O mój Boże. Obiecałam sobie, że zrobię wszystko, żebyś przestała być kuratorem. Jesteś zimną, wredną, pozbawioną uczuć suką, dla której liczy się tylko własna kariera. Mylisz się. Ale jeżeli tak bardzo mnie nienawidzisz, jak mogłeś się ze mną przespać? Przyznam, że to była najtrudniejsza część planu. Brzydziły mnie twoje pocałunki. Niedobrze mi było, jak przytulałem się do ciebie. Ale seksu nie uprawialiśmy. Po prostu dorzuciłem ci środek nasenny do wina i potem urwał ci się film. Zadałeś sobie wiele trudu, żeby mnie zniszczyć. Ale chociaż część tej energii powinieneś przeznaczyć na odkrycie prawdy. Twoja matka może i cię kochała, ale tylko na trzeźwo. Po pijaku cię katowała i pozwalała, żeby katowali cię jej kolejni konkubenci. Przestań, to nieprawda. Gdyby cię jej nie odebrali, prawdopodobnie byś już nie żył. Nie wierzę ci. To zajrzyj sobie do akt sprawy o odebranie jej praw rodzicielskich. Tam masz wszystko. Opinie lekarzy, zeznania świadków, nawet zdjęcia swoich siniaków. Kłamiesz. Nigdy nie odbierałam dzieci rodzicom, jeżeli nie było to absolutnie konieczne. Zniszczyłeś mnie za to, że prawdopodobnie uratowałam ci życie.